Witamy w odcinku specjalnym IT Morning. Dzisiaj przyjrzymy się moim ulubionym artykułom. Cześć. To jest odcinek specjalny IT Morning, gdzie spojrzymy na artykuły, które są dla mnie istotne. Niekoniecznie to są moje ulubione artykuły, ale to są artykuły, do których wracam w myślach dość często. Są to artykuły, które albo często ludziom polecam, Albo sam do nich wracam dość często, albo z różnych innych powodów do mnie ciągle wracają. Jest to bardzo taka arbitralna lista. Większość z nich nie trafiła nigdy do IT Morning. Jest zawsze na liście artykułów zapasowych, jak nie mam o czym powiedzieć, ale jednak, jak mam do wyboru wybrać jeden z tych artykułów albo coś świeżego, przynajmniej świeżego dla mnie, wolę wybrać coś świeżego. Yy, dlatego chciałem oddać tym artykułom tutaj honor. Co prawda, jeden z nich znacie, ale pozostałe jeszcze się nie pojawiły. No i zmieniłem ustawienie kamery. Niestety program, który pozwalał śledzić moje ruchy, coś się zepsuł. Powoduje opóźnienie obraz, e, obraz a dźwięk i mi się to nie podobało. Wolę, żeby ten dźwięk był dobrze spójny z obrazem, co ma swoje konsekwencje. Na przykład podejrzewam, że jakoś obrazu teraz trochę poszła w dół, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Ok, czas zaczynać. Pierwszym artykułem jest właśnie ten, o którym już nie raz mówiliśmy, Dr. Scalper. Jest to artykuł, który wysyłam wszystkim, którzy próbują uczyć się programowania, próbują wejść w świat IT, bo najlepiej obrazuje takie ogólną, pojętą karierę. Jest to super artykuł i że już dwa nie mówiłem, to wszystko, co nie powiem tutaj. Jeśli go jeszcze nie czytaliście, to zachęcam do przeczytania. A pierwszym artykułem, o którym ja będę mówił, jest artykuł... mi się, że wszystko jest na górze. Um, tak, wszystko jest na górze. Pierwszym artykułem, o którym ja chciałem porozmawiać, jest artykuł sprzed dwóch lat. Dlaczego opuściłem Google, żeby pracować dla siebie? Autor ma dwa follow-upy dla tego artykułu, gdy opisuje efekty swojej pracy dla siebie po roku i po dwóch. Nie tamte artykuły też bardzo interesują, ale dziś i to, co jest dla mnie najważniejsze, jest ten artykuł, dlaczego puścił Google. Um, tu nie chodzi o to, żeby hejtować Google. Tutaj bardziej chodzi o to, jak proces potrafi wypaczyć robotę. Um, Brent Jensen, co pracuje w Microsoftie, kiedyś powiedział, że masz taką kulturę firmy, jaką twój, jako twój model zachęt buduje. I to jest prawda, że tak naprawdę nasz model zachęt, te oficjalne i te nieoficjalne pokazują nam jaka postać kultura firmy. Jeśli pewne rzeczy są przyzwolone, pewne rzeczy są przyzwolone, to one będą wchodzić w część tej kultury. I tak samo nasze modele bonusów potrafią nas krzywdzić, bo po prostu ludzie będą szli po najkrótszej ścieżce do tego bonusu. I to jest właśnie przykład takiej historii. Autor opowiada o tym, jak chciał zostać senior inżynierem w Google. Pracował chyba w momencie, gdy zaczął swoją przygodę właśnie z awansem i już dwa lata w Google. Nie wiem, ile ma yy, lat jako doświadczeń, doświadczenia ogólnie. Yy, spędził 4 lata w Google i historia zaczyna się właśnie, kiedy po dwóch latach chciał zostać yy, seniorem. Chciał już pójść na tą ścieżkę seniora. I to, co jest tutaj najciekawsze, to jest to, że jego menadżer ciągle wydawał mu opinię, że jest no strong, the expectation, czyli że jest osobą o wysokich umiejętnościach. Ale Google ma ciekawy system, który widzę w niejednej firmie. Twój menadżer per se nie odpowiada za Twoją promocję. Twój menadżer może najwyżej Cię zarekomendować, ale ktoś inny, jakiś inny zespół ocenia Twoją promocję. Po części też tak było w Objectivity, gdzie w Objectivity menadżer wydawał rekomendacje, ale na przykład w wypadku automatyków ja, jako osoba techniczna, musiałem się wypowiadać, czy faktycznie mam umiejętności do tego. To ma swoje problemy. I. Tutaj właśnie jest ten artykuł po to, pokazuje, jakie to może robić problemy i dlaczego o tym warto pamiętać. E, historia osoby jest taka, że nigdy nie dostał tej promocji, bo nigdy nie miał szansy się wykazać. I po części ja rozumiem spojrzenie także tutaj tej drugiej strony, bo oni z informacji, co mieli, nie widzieli, że on się może wykazać. Nie mieli z nim kontaktu osobistego, z tego, co jest w sumie dobrze, ale ze statystyk nie widzieli projektu, gdzie on miał się wykazać. I to jest właśnie największy ból, że jeśli nie masz tego szczęścia i nie trafisz do takiego projektu, to się nigdy nie wykażesz, nigdy nie przejdziesz takiego procesu rekrutacyjnego, takiego procesu awansu. I właśnie tutaj był jego problem. On pracował w legacy projekcie, gdzie to stał jakiś stary, stary po prostu pipeline do przetwarzania danych, który nie działał, nie był udokumentowany, był po prostu kompletnym syfem i on go powoli spokojnie doprowadzał do działania. Tak naprawdę sam się tym załatwił, bo co się stało? Pipeline nie, miał, nie zbierał żadnych metryk, co on naprawił. A więc poszła ilość błędów w górę. Zmienił zasady działania Pipeline'u, że po prostu poszedł praktycznie z DevOps'em wprowadzając fail fast. Zamiast wysyłać ze zepsute dane, on po prostu się wysypywał. Wszystko pięknie z perspektywy DevOps'a. To są rzeczy, którym tylko trzeba pogratulować, ale no z perspektywy suchych danych Wyglądało to, że no po prostu sprawa się pogarszyła. I tak samo, yy, kiedy były sytuacje, że w innych projektach innych jego kolegów się paliło, im pomagało. Co z perspektywy zespołów, jest to gra zespołowa, jest to piękna rzecz i super. Ale no, z perspektywy systemu awansowania Google nie. Bo to znaczy, że po prostu to jego przyjaciele mają zdolności liderskie, że go wciągnęli w takie rzeczy. No nie wiem, dla mnie jednak. Yy, Gracz zespołowy jest o wiele cenniejsze i o tym porozmawiamy sobie przy następnym artykule, bo jest to powiązana rzecz i tutaj sytuacja właśnie zaczęła się komplikować. I po prostu zaczynamy widzieć, jak u autora pojawia się cynizm i zmienia się jego podejście. Niektóre zmiany nawet pochwalam, bo po prostu jego starszy on yy, zacząłby od naprawienia po prostu, że są jakieś alerty gdzieś, zacząłby od naprawienia tych alertów i tyle. A teraz znowu on, żeby zbudować cały ten promu pakiet, zaczyna zbierać, stworzy metryki, żeby zbierać dane. Wydaje mi się, że nieważne gdzie, robienie metryk w chyba że jest faktycznie krytykal, jest dobrym rozwiązaniem, więc to nie do końca uważam, że to jest złe. Ale jak zobaczymy, jak zobaczymy, są inne problemy. Jak się dzieje dalej? Dostaje nowy projekt, i tutaj zaczynają się wszystkie kolejne przygody. Gdzieś po drodze, także autor wspomina o jednym dla mnie bardzo istotnym rzeczy, że tam zmieniły się zasady bonusów i ktoś wtedy zaznaczył, że nie jesteście z Google w relacji romantycznej, tylko w biznesowej. I to jest najważniejszy punkt tego artykułu. Nieważne jak was firma lubi, nieważne jak Wy lubicie swoją firmę, wy jesteście w relacji biznesowej. To można było zobaczyć teraz covid jak wiele firm, które traktowali swoich ludzi jako rodzinę, wywalali ich, no bo w ostateczności biznes się liczy. I Google jest bardzo dobra w tym, że budować sensu community, żeby budować ten zmysł, że no ty jesteś częścią tego. Nie, nie tylko Google, wiele w nim jest tym dobrych, ale to z reguły jest jednostronna. Oni chcą, żebyś ty był do nich przywiązany, ale oni nie są do ciebie przywiązani. I mi się bardzo podobało, że on już podobał się zwrócił uwagę. I'm not Google. I provide service to Google in exchange for money. Nie jestem Google. Ja dostarczam usługę Googleowi. I to jest ważne. Wiadomo, te komunityzm jest istotną rzeczą, bo chcemy pracować dobre w filmie, chcemy się rozwijać. Jest to relacja symbiotyczna, ale nie możemy zapomnieć, jaka jest podstawa. I później zaczyna się, jak widzicie, robić coraz bardziej czerwono. Yy. Starałem się tutaj przyjmować pewną nomenklaturę. Nie, nie mi się udawało, bo zielony to nie tylko rzeczy pozytywne, ale rzeczy, które uważam, że wartościowe, ale żółty to są jakieś sygnały oszczerbające. Pomarańczowy, że już się robi naprawdę źle, a czerwony to jest coś, co się nie powinno wydarzyć. I nie uważam, w żadnym wypadku nie uważam osobę, że jest ona winna. Uważam, że Google jest w każdym tym punkcie winna. I właśnie to jest taka historia tutaj, że on po pierwsze przestał pracować tak, żeby pracować dobrze, zaczął pracować tak, żeby dostarczyć temu community od awansów to, co to komunity oczekuje. W pewnym sensie powinniśmy dostarczać naszym przełożonym to, co oni chcą, ale jednak jeśli mamy firmy, które są customer focus, no to jednak powinniśmy robić to co, to, co dostarczy customerowi wartości, a nie pod committee. I to jest duży problem w wielu firmach, że ludzie robią pod proces, a nie po to, żeby było dobrze. I tutaj właśnie też widzimy tego pierwsze sygnały. Zmienił sposób, jak to robi, że. Yy, że zaczął po prostu zadać sobie pytanie, czy biorąc jakiś task, czy tylko może przy jego awansie. Jeśli nie. to widzenia. Nie będę tego robił. Asertywność jest istotna, ale z drugiej strony. Tutaj jest ten problem, że yy, że tak to działa. No i idziemy dalej. Zmienił także spojrzenie na swój kod. Kiedyś było, czy mój kod będzie utrzymywalny za 5 lat. Teraz czy ten kod wytrzyma do mojego awansu? Uważam, że pisanie zbyt dobrego kodu od razu na początku potrafi nas ugryźć w dupę, ale tutaj mamy już kompletnie punkcie w jedną stronę. Tak samo kwestia, że naprawia bugi, tylko się zagrażają startowi mojego projektu. Ogólnie ja jestem za tym, żeby to w rzeczy wyshipy quality, czyli no nie trzeba naprawiać wszystkich bugów i tak dalej, ale tutaj już mamy objawy przejścia kompletnie w drugą stronę. I tak samo jak widzimy, żadnego maintenance worka nie chciał robić pracy, żeby coś utrzymywać, bo to nie, nie pomaga w promocji. I co jest najważniejsze, jak widzicie, kolejna rzecz. Przestał y, brać udział w jakiejś pracy ochotniczej, na przykład przestał pomagać przy rekrutacjach. To są sygnały tego, właśnie jak wypalamy osobę. Mamy osobę, która jest chętna, dużo pomaga, i my nie dostrzegamy tej wartości w tej jego pomocy. I wypalamy tą osobą. Jest tutaj długa dyskusja na temat, jak takie rzeczy się buduje w psychice, ale no niestety tutaj mamy tego pierwsze objawy. No i później e, zaczynają się już rzeczy, które są poza jego wpływem. Zaczynam słyszeć historię o tym, że projekt, w którym pracował, jest anulowany, e, i w zamian dostaje jakiś projekt, który był w ogóle gorszym stanie. No i tak naprawdę. Z perspektywy jego awansu, nagle decyzja gdzieś kompletnie na zewnątrz wpłynęła na to, że po prostu parę miesięcy jego pracy poszło w pizdu. Parę miesięcy jego pracy pod właśnie awans zostało zmarnowane przez osoby, na które nie ma wpływu. No cóż, to nie jest fajne. To nie jest fajne. Nie, nie może być tak, że twój awans zależy od czynników, na które ty nie masz wpływu. A to jest za często. To jest za częste, że nasz awans jest kompletnie niezależny od nas. Ja rozumiem, że są sytuacje, że mamy ograniczoną ilość pozycji, i wtedy no, te kryteria są duże, że no, pozycja się otwiera tylko jeśli firma się rozrasta, albo jeśli pojawiają nam się nowe, um, po prostu stanowisko. Ale to jest już kompletnie niefajna sytuacja. I to jest właśnie ten moment, w którym nasz, nasz bohater zdał sobie sprawę, co ja tutaj robię. Bo tutaj jestem. Zostało mu jakoś niedużo wtedy miesięcy do, do, do no, po prostu na ostatniej szasy na ewaluację. I, yy, no, i stwierdził, że okej, okay, spróbujemy. Spróbujemy. Zanim doszło do tej ewaluacji, jego projekt został z, znowu anulowany. I mimo, że, yy, że to wszystko zaczęło wyglądać już całkiem super, został oceniony, że nawet mu idzie całkiem fajnie, ale na 6 miesięcy to za mało, żeby ocenić go, więc do widzenia. No, i w tym momencie autor stwierdził. Do widzenia Google. Co jest dla mnie tutaj najważniejsze w tym artykule? Pierwsze, żeby się nie przywiązywać do firmy. Po drugie, że musimy rozumieć zasady, których jesteśmy oceniani. I warto te zasady pytać na początku. I z czasem, kiedy teraz jestem coraz bardziej po drugiej stronie, tej stronie oceniającej, to mi bardzo dużo mówi na temat tego, jak ja muszę oceniać. Ja mam bardzo duży problem oceniać osoby, które trafiły do złych projektów, które trafiły do projektów, które ich wypalają, które im po prostu wstrzymują ich rozwój. Bo właśnie trafiają do takich starych projektów utrzymaniowych i okazuje się, że trafiają w rozwoju. Ja nie mogę z czystym sercem, według wymagań, które uważam, że to nas spełniać, dać takiej osobie awansu. Ale też uważam, że jest to bardzo nie fair względem firmy, że firma po prostu często takie sobie traktuje jako zasób. No jak się wypali to się wypali. Nie dajemy mu szansy, żeby w międzyczasie się rozwijał. Bierzemy go na 100% takiego projektu i go zabijamy. I to właśnie jest to, że musi nie przestrzegać przed tym, że muszę czytać takie rzeczy i patrzeć, jak to z tym mogę rozwinąć, co z tym mogę zrobić. Na razie nie mam pomysłu. Ale Czytam ten artykuł regularnie, żeby sobie właśnie pamiętać o tych rzeczach. Jakie to jest istotne, żebyśmy się rozwijali. Ok, naszym kolejnym artykułem jest właśnie spojrzenie trochę z innej strony. Tutaj mamy na to, jak bardzo szkodliwi są tzw. Rockstar Developers, czyli takie nasze gwiazdy, gwiazdeczki, nasze guru, który sam wszystko zrobi. I dlaczego jest lepiej mieć paru deweloperów, którzy są średni, ale współpracują ze sobą, niż jedną taką gwiazdeczkę. I żeby było ciekawiej, jestem pewien, że ta gwiazdeczka, o której tutaj mówię, jakby poszła do Google, bardzo szybko by przeszła wszystkie te awanse. Artykuł właśnie opowiada o projekcie, w którym był taki gwiazda, co robił wszystko pod siebie, byli wszyscy z niego bardzo zależni, bo był głównym architektem, był głównym leadem deweloperów ale nie nadawał się na Lidę po pierwsze i na Architekta moim zdaniem też nie. Przepraszam, nie powiedziałem co piję. Yy, piję sęcze poziomkę z miodem, bo dalej mam problemy z gardłem, więc zbieram się miodem, żeby mówić, do was mówić. No i autorzy, autor nazwał go Rickiem. Jest to historia o tym, jak właśnie Rick był w pewnym sensie zbawcą pewnego projektu, który go zabił. Chodzi o to, że Lik był bardzo, może nazwijmy to trochę autystyczny. Nie, przepraszam, to jest obraźliwe określenie dla ludzi, bo nie dla ludzi, co mają chorobę, a tej nie wiemy. W każdym razie Rick był po prostu dubkiem, yy, który zrobił w ciebie kult guru, że on wszystko wie, a wszystkim jest najlepsze. I prowadziło to do tego, że ludzie przestawali być samodzielni, zaczęli polegać na Liku. Co prowadziło do tego, że Rick przyciągnął więcej czasu w kodzie, zaczął przestało chodzić na spotkania. Przepraszam. Um, I tak naprawdę projekt miał coraz większe opóźnienia, bo wszyscy byli zależni od Rika. Rik był butelnekiem, który nie rozwiązywał problemów, który po prostu generował. Historia była długa. Projekt miał już naprawdę ogromne opóźnienia, gdy główny bohater tej historii przyszedł projekt. I jedną rzeczą, którą zrobił, było wywalenie Rika. I to była najlepsza decyzja, jaką podjął. Co jest fajne tutaj, um, Autor zaznacza, że Rick nie był sam bez problemu problemem, że problem był w ogóle management, że nie zareagował na pewne zachowania lika wcześniej, ale jak autor mówi, management wyleciał wcześniej, że oni wylecieli zanim Rick wyleciał. I też opowiada o tym, że no Rick dostał szansę później, dostał szansę na zmianę, ale nie chciał się zmienić i w końcu musieli się też kompletnie lika pozbyć. I ludzie bardzo dotknęli z ulgą. Już w samym momencie wprowadzenia Rika z projektu spowodowało dużą zmianę atmosfery. Zaczęli ludzie kontrybuować, zaczęli ludzie pracować. I tak naprawdę bardzo dużo z tego, co zrobił Rik, co zrobił on w swojej nieomylności, tak naprawdę było mylne, bo jednak brak drugiej osoby, która zrobi kod review, bardzo ma wpływ negatywny na jakość naszego kodu. No i tak naprawdę tutaj bardzo prosta tą historię, żeby nie przeciągać. Ale co jest dla mnie najważniejsze, bo jestem, ja mam o sobie wysokie mniemanie, ja uważam, że jestem dobry w tym, co robię. I bardzo często mam rację i bardzo często potrafię tę rację udowodnić. Ale ten artykuł jest dla mnie zawsze przestrogą. Żebym nie stał się likiem. Bo ja mam pewne tendencje, które mogą mnie doprowadzić tą ścieżką. A nie chcę tam pójść. nie chcę tam zajść i właśnie przypomnienie sobie czasu do czasu tego artykułu bardzo mi pomaga. Wyprostowanie mojego kompasu. Zwłaszcza, że mój przyjaciel obecnie męczy się z takim jednym likiem w projekcie i no nie ma dobrego rozwiązania, jak z taką słońcem sobie poradzić. Narzędzia, żeby takie osoby się pozbyć, są bardzo trudne. I to jest przestraga dla nas wszystkich. Jeśli chcecie być dobrze, musicie pamiętać, że nie możemy się zrobić tego po trupach. Bo no może traficie do miejsca, gdzie faktycznie takie osoby mogą się rozwijać. I naprawdę są super cenione, jak Google, ale ogólnie świat coraz bardziej ma dość Rockstar deweloperów. Naszym kolejnym artykułem jest James Whittaker i jego powtórka z dyskusji, czemu opuścił Google. James Whittaker ma niesamowitą historię, bo on i pracował w Microsoftie, i w Google, i później wrócił do Microsoftu. W Google brał udział w napisaniu książki How Google Test Software. Książka wyszła chyba w 2011 e, albo w 2012. Niestety na no, obecny moment już jest super przedawniona, ale mimo wszystko e, czasami ją warto przeczytać, bo niektóre koncepty w niej opisane są dalej bardzo wartościowe. Jedynie trzeba pamiętać, że to już jest historyczna książka, że ona już nie jest aktualna. I jedną z takich rzeczy, którą dużo tej książce Whitaker pisał, to było o zasadzie tego 20% czasu na własne projekty w Google. Tej zasady już nie ma, i o tym właśnie pisał między innymi Whitaker w swoim pierwszym artykule, że dlatego opuścił Google. Artykuł był chyba z 2014, on też do niego linkuje, więc polecam go przeczytać przed przeczytaniem tego artykułu. Sam artykuł to jest takie spojrzenie po latach, dlaczego opuścił Google. Ten artykuł chyba teraz już też ma z dwa lata. Niestety nie pamiętam, kiedy go opublikował, nie mamy tutaj daty. Ale co jest dla mnie najważniejsze? W tym artykule to jest spojrzenie w drugą stronę. Artykuł o Google mieliśmy o tym, jak firma chce budować, że jest super fajna i budować community, ale też, żebyśmy, je, ja oszczędzałem, że jednak mam rację biznesową. Tutaj chcę ostrzegać, przed pójściem za bardzo w drugą stronę. rację biznesową, relację biznesową, ale musimy mieć nasze wartości i musimy patrzeć, czy firma, z którą pracujemy, zgadza się z naszymi wartościami. Ja po części odszedłem z Objectivity, bo zacząłem mieć konflikt wartości z tym, w co ja wierzę, a w co wierzy firma. I to był jeden z powodów, dla których odszedłem. Ten artykuł jest właśnie dużym wywodem o tym, jak zmieniło się Google i jak się zmieniło wartości Google do tego stopnia, że WeTucker już nie mógł stać za tą firmą. I to jest właśnie równowaga, bo może to brzmieć śmiesznie, zaraz, zaraz, dopiero mówisz o jednym, teraz mówisz o drugim stronie. Wszystko jest równowagą. Nie, nie, nie możemy iść za bardzo w ani z jedną stronę. Bo jesteśmy ludźmi i mamy pewne nasze ludzkie potrzeby. Nie jesteśmy automatami, którzy mogą pracować kompletnie bez niczego. Jest to, jest to bardzo istotne i też musimy zdawać sobie sprawę, że nikt nie będzie mieli idealnej pracy. To jest właśnie coś, czego mi tutaj brakuje w tych artykułach. Czegoś o tym, że nie mamy idealnej pracy. W kolejnym artykuł jest już bardziej. Techniczne. Opisanie dokumentacji. Mało osób to robi, mało osób to lubi, i to jest jeden z fajniejszych e, przewodników po tym, jak pisać dokumentację. Z czego ja bardzo korzystam, to jest zwłaszcza ten pierwszy obrazek, że dokumentacja dzieli się na cztery rzeczy: wyjaśnienia, tutoriale, e, guide'y i informacje. I e, po prostu opisy. Każdy z nich zaspokaja inną grupę ludzi. Tak naprawdę, jeśli kiedykolwiek chcecie zacząć pisać, potrzebujecie napisać jakąś dokumentację. Cała ta strona jest właśnie super miejscem do tego, żeby zacząć przy tym temacie siedzieć. I dlatego ja wracam do tej strony regularnie. Jest jeszcze jeden artykuł, który mi przyszedł. Teraz mamy na nażywca, jak widzicie, bo to jest artykuł, który... O którym ja sobie przypomniałem właśnie. Czy to jest to? Tak, to jest to. Przepraszam, takie szybkie skierowanie ale to jest właśnie dosłownie coś, co mi się przypomniało w trakcie tutaj w trakcie tutaj mówienia. To jest artykuł o pewnym typie osób, które są bardzo potrzebne w firmie, ale są bardzo niedoceniane. Te osoby nazywa się klejem. Ja mam, ja miałem tendencję być takim klejem. Moja przyjaciółka ma straszne tendencje do tego i takie osoby są bardzo ważne, ale są niedoceniane. To jest takie trochę woźne. Jego robota jest super istotna, ale nikt jej nie docenia. O co chodzi? Właśnie klej w dużej mierze osoby naszego pierwszego artykułu jest takim klejem. I tutaj właśnie dyskusja jest, jest właśnie problematyczna, że autorka bardzo fajnie mówi, że, że właśnie najważniejszą rzeczą jest, że praca takiego kleju. Kwietek osoby, która wszystko, jest bardzo ważna, kiedy jesteś seniorem, ale jeśli zaczynasz to robić zanim jesteś seniorem, masz problem, że zostanie zaszufladkowany. I to jest właśnie historia o tym, jak taka osoba została tym klejem, co to oznacza. Ogólnie, ja teraz, przez to, że jest to artykuł, do którego się przygotowałem, więc mówię na żywca, nie będę za dużo o tym opowiadał. To jest właśnie osoba, która na przykład bardzo spijała wszystko, że zamiast programować, czyli tego, co miała robić, ona robiła inne rzeczy, czyli tak naprawdę synchronizowała zespół, pomagała stawiać spotkania. Powodowała, że wszyscy w oku byli w stanie pracować bardziej wydajnie, ale przez to nie robiła swojej roboty i nie robiła tego, z czego powinna być rozliczana. Dlaczego? Umiała bardzo wysoką odpowiedzialność. Ona była team playerką, team playerem i czuła się odpowiedzialna za to, żebyśmy jako zespół dowozili. Ale to nie było to, za co była opłacana. Coś z tego, że jakiś synergii zespół dowoził, ale to nie jest Twoja rola, dlatego też nigdy nie awansowała. Tutaj właśnie kończę się tym, że jeśli już masz robić takie rzeczy, to upewnij się, do do, do, do sytuacji, gdzie te rzeczy są w opisie Twojej roli. Jest to bardzo istotny artykuł, yy, właśnie też synchronizujący się dobrze z tym, dlaczego puściłem Google. Ok, mówię już 25 minut, i czas kończyć. Dziękuję, że ze mną byliście. Za dwa dni wyjdzie kolejny film, moje podsumowanie roku. Nagrywałem ten film trzy razy. Moje pierwsze dwie próby nie nadają się do użytku. Zmarnowałem w trakcie nich, poszedł jeden mój ulubiony dzbanek. Jestem bardzo smutny, bo bardzo go bardzo Ale no cóż, takie życie. Dziękuję, że ze mną byliście i do zobaczenia. Sylwester? Nie, wróciłem na Brock. Sylwester? Do zobaczenia za dwa dni. Papa. Pa.